Zapraszamy na 17. Drawskie Targi Mój Ogród, 9. Piknik ekologiczny. Plan w kalendarzu 7 maja, sobota, od godziny 9 do 15. Jesteśmy dla Państwa w planach, jak tradycyjnie, ogrody. Ogrody to kilkunastu wystawców, którzy będą proponować całą gamę produktów, które wypełnią nasze okoliczne miejsca. Druga część to również produkty lokalne, ale nie tylko lokalne, ale oferta również z zewnątrz, wielu wystawców. I dodatkowo chcemy zaprosić do udziału i zaprosiliśmy do udziału Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku na Dobre z Lasu. Zapraszam na smakowity gulasz i produkty, które będą serwowane czy proponowane właśnie na tym stoisku. I dodatkowa część to program Polska Smakuje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowa część to również stoisko, które przygotuje mieszkańcy od niedawna, którzy przybyli z Ukrainy do Drawska i chcą tutaj zaprezentować i zaproponować kilka potraw. To również propozycja zespołu szkół czy powiatowego centrum kształcenia praktycznego w Drawsku, też ze stoiskiem gastronomicznym. I piknik, któremu towarzyszy zawsze zbiórka elektroodpadów, także zachęcam, bo czeka troszeczkę ciekawych gadżetów, ekogadżetów, roślinek, kwiatów, sadzonek, budek lęgowych i dodatkowa atrakcja, że będzie można wylosować dodatkowe nagrody. W tym roku przewidujemy kosiarkę do trawy. To już 17. edycja. No i właśnie chciałem zapytać się trochę więcej o piknik ekologiczny. Czyli to wygląda tak, że ktoś musi coś przynieść, żeby dostać coś. To znaczy, ten piknik jest zgrupowany w tak zwanej strefie zielonej, czyli to są właśnie Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, DOŚ i mamy Związek Celowy R21 i właśnie tą otoczką jest to, co wszystko dzieje się wokół stoisk, warsztaty, działania ekologiczne, quizy, pytania i tak dalej.